20. Podlaska Marka Roku. To będzie już 20. jubileuszowa edycja Podlaskiej Marki Roku. Do konkursu zgłosiło się 165 podmiotów. Jest 28 nominowanych w jednej kategorii. Faktycznie no, nie mamy trochę za bardzo konkurencji, ale we wszystkich innych kategoriach widać, że ta konkurencja jest bardzo wysoka i faktycznie tutaj Kapituła miała duży problem z tym, żeby wybrać tych nominowanych, tak żeby można było przejść do następnego etapu tego ważnego dla promocji województwa podlaskiego. Głosować na wybrane przez Kapitułę kandydatury można do 23 kwietnia. Kategorii w konkursie jest aż 10. Oto lista nominowanych. W kategorii biznes nominowani to 4 Szpaki, spółka ZO, spółka komandytowa, Monolit, Michał Godlewski oraz firma Interlight, Stefan Walędziak, linia ekologicznych zniczy zasilanych ogniwem fotowoltaicznym. W kategorii inwestycja, wieża edukacyjno-widokowa w Uchowie, gmina Łapy, adaptacja budynku do pełnienia funkcji biblioteki publicznej w Dąbrowie Białostockiej, gmina Dąbrowa Białostocka oraz fabryka kół tarczowych Pronar, Pronar spółka ZO. W kategorii kultura nominowano Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, Teatr Lalki i Aktora w Łomży, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok, Białostocka Szkoła Reportażu, Polskie Radio Białystok oraz Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2023, organizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej. W kategorii odkrycie nominowano urządzenie do edukacji sensorycznej Politechnika Białostocka, Annę Rybakiewicz, pisarkę opowieści obyczajowych oraz protezy dla zwierząt pokryte warstwą aktywną biologicznie wzbogaconą w związki wapnia, fosforu i krzemu Iwet Marta Lubak. W kategorii produkt użytkowy produkt spożywczy nominowano linię jogurtów wysokobiałkowych i dzieciom, spółdzielnia mleczarska w Łapach, makowiec domowy, cukiernia Kinga Poskropko i wspólnicy spółka jawna oraz matecznik, produkty z Puszczy Białowieskiej, Konsans Group spółka ZO. W kategorii produkt użytkowy nominowano bronę talerzową hydrauliczną z aplikatorem Intertech spółka ZO, Neboa, naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów, skóry głowy i ciała Eurus spółka ZO oraz piankowe zabawki Kiddy Moon Country spółka ZO. Nominowanym w kategorii projekt 4.0 jest supernowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, Starostwo Powiatowe w Białymstoku. W kategorii społeczeństwo nominowani to Polska Sztuka Walki Koluch Styl, Wiesław Koluch, twórca polskiej sztuki walki Koluch Styl. Przedsięwzięcie Poznajemy Podlaskie, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Młoda Ultra, największy w Polsce kibicowski sektor dziecięcy, którego organizatorami są Jagiellonia Białystok oraz Media Jacek Romanowski. W kategorii wydarzenie nominowano odlotowe Suwałki, Earth Show 2023 Miasto Suwałki, East Design Days Politechnika Białostocka oraz akcja Dorzuć mi się podczas spotkania Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa. Organizatorami akcji są Jagiellonia Białystok, Fundacja Sport Twoją Szansą oraz Fundacja Naszpikowani. W kategorii Marka bez barier nominowani to pierwsza w Polsce gala paraboksu Seven Stars Paraboxing Night, Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, Zakład Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży, Fundacja Aktywni w Pracy. Głosowanie potrwa do najbliższej środy do godziny 12:00.
Aby oddać głos, należy wejść na stronę www.podlaskamarka.pl, wybrać spośród nominowanych swojego faworyta, po czym w oknie dialogowym trzeba wpisać swój numer telefonu. Na wpisany numer przyjdzie kod, który należy wpisać w drugim okienku dialogowym i zatwierdzić. Główna nagroda to 10 tysięcy złotych. Laureatem jest produkt lub przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę głosów. My jako Zarząd Województwa Podlaskiego będziemy jeszcze wybierali ambasadora Województwa Podlaskiego, ambasadora podlaskiej też gospodarki, jeśli chodzi o podlaską markę. No i oczywiście jedno z tych kluczowych głosowań, czyli Podlaska Marka Konsumenta, i jak najbardziej tutaj też jesteśmy ciekawi, jak wypadnie to głosowanie, które będzie dotyczyło tej kandydatury, no, która cieszy się największym poparciem internautów. Gala finałowa zaplanowana została na 24 maja w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wówczas poznamy również laureatów wskazanych przez Zarząd Województwa. Jeśli chodzi o ambasadora Województwa Podlaskiego, honorowego ambasadora, to jest to w gestii Marszałka Województwa Podlaskiego. Ja już zwróciłem się też do kapituły, żeby jakieś propozycje kapituła wskazała, żeby było mi łatwiej tą decyzję podjąć. No i oczywiście też w kwestii związanej z tym ambasadorem podlaskiej gospodarki, tutaj też zwróciłem się do środowiska przedsiębiorców, żeby można było taką decyzję łatwiej podjąć, kogo oni by uważali, że należy uhonorować, jeśli chodzi o tą nagrodę. Suwalszczyznę, jak łatwo zauważyć, reprezentuje doroczny piknik lotniczy Odlotowe Suwałki. Impreza cieszy się olbrzymią popularnością, ale czy to przełoży się na dobry wynik, dowiemy się za kilka tygodni. Wszystko w rękach internautów.